Dzień dobry, Artur Kozera, Rapul Polska. Chciałbym Państwu zaprezentować temat dotyczący odmian rzepaków w dynamicznie zmieniających się warunkach uprawy. Ale może rozpocznę od tego, że w roku 2024 celebrujemy 50-lecie obecności firmy na Rapul w Europie. Przez ten okres wprowadziliśmy wiele odmian na rynku europejskim, ale również na rynku polskim. I myślę, że skupimy się na tych naszych efektach, naszej działalności, które udało nam się osiągnąć w Polsce. Po pierwsze, na rynku polskim działamy jako grupa trzech firm nasiennych. Współpracujemy z firmą Zaten Union, DSV, i oraz firma Rapul posiadamy w terenie 12 profesjonalnych doradców, którzy doradzają w zakresie zastosowania materiału siewnego pochodzących właśnie z naszych hodowli. Ponadto, koncentrując się na rzepaku, wprowadziliśmy w ostatnim sezonie 32 odmiany rzepaku jarego i ozimego na rynek. Natomiast w kolejnym sezonie planujemy tą liczbę odmian zwiększyć. Najprawdopodobniej zamkniemy się w około 40. Co cieszy, możemy pochwalić się, że rzepak w Polsce rośnie na 260 tysiącach hektarów. Ponadto również dysponujemy dwoma własnymi stacjami doświadczalno-hodowlanymi. Zlokalizowane one są w Wielkopolsce: jedna w Spytkówkach w okolicach Kościana, druga jest to stacja hodowlana NPC Dlębkę w Grabonogu koło Gostynia. Kolejną rzeczą to jest prowadzenie własnych doświadczeń i poletek testowych. Aktualnie możemy pochwalić się 800 poletkami, na których testujemy odmiany, które zostały już zarejestrowane, ale jeszcze ich nie wprowadziliśmy na rynek. Możemy obserwować, jak zachowują się w zmiennych warunkach uprawy. Ponadto też mamy sporo wdrożeń łanowych. Aktualnie w Polsce mamy ich przeszło 200. Ponadto, proszę Państwa, prowadzimy wiele doświadczeń i wdrożeń. Badamy generalnie wiele różnych aspektów związanych, związanych z uprawą, uprawą rzepaku i adaptowaniem się odmian do zmieniających się warunków uprawy. Prowadzimy badania w zakresie terminów siewu. Badamy, jak zachowują się odmiany w terminie optymalnym, czy też opóźnionym, oczywiście w zależności od regionu uprawy. Kolejny aspekt, na którego zwracamy coraz częściej uwagę, to jest termin zbioru. Również badamy, jaki, jaki wpływ na wysokość plonów mają terminy zbioru, czy optymalny, czy też jeżeli opóźniamy zbiory o tydzień, czy chociażby o dwa. Kolejnym myślę, że ważnym elementem, który będzie istotny z punktu widzenia efektywności uprawy rzepaku, to są poziomy nawożenia azotem. Czy możemy pozwolić sobie na pewne ograniczenia w przypadku stosowania nawozów azotowych, czy też powinniśmy jednak zwrócić baczniejszą uwagę, żeby tutaj tych ograniczeń nie wprowadzać. Kolejna Rzecz to oczywiście testujemy różne odmiany rzepaku, które dedykowane są do uprawy w warunkach polskich. Wszystkie odmiany, które wprowadzamy na rynek, są to odmiany, które przeszły pozytywnie proces rejestracji przez Coboru i wiemy, że adaptują się do uprawy w polskich warunkach klimatycznych. No i takim kolejnym, kolejnym, kolejnym aspektem, na którego od kilku lat zwracamy uwagę, a coraz więcej pojawia się Pytań dotyczących tego tematu, to w jaki sposób wpływają preparaty biologiczne czy bakteryjne na plon i też tego typu doświadczenia w naszych lokalizacjach doświadczalnych ich prowadzimy. I proszę Państwa, kilka zdjęć z tego, co robimy. To jest przykład, przykład naszych doświadczeń, które prowadzimy w stacji NPC LEMKE. W Goli koło, koło Gostynia. To są doświadczenia, gdzie prezentujemy terminy siewu. Jak Państwo widzicie, termin optymalny i termin opóźniony. Widać istotne różnice. Jeżeli opóźniamy termin siewu, to oczywiście należy się liczyć z tym, że rośliny będą słabiej rozwinięte, będą gorzej przygotowane do zimy i najprawdopodobniej, jeżeli zdarzy się nam zima kontynentalna, będą one narożone na różnego rodzaju uszkodzenia, a tym samym w konsekwencji, na obniżenie plonu. Idąc dalej, proszę Państwa, podsumowując siedmioletnie nasze doświadczenia, które prowadziliśmy z terminami siewu, możemy powiedzieć jedno, że. Wyraźną różnicę pomiędzy optymalnym terminem siewu a opóźnionym zobserwowaliśmy tylko w roku 2018. Z czego to wynika? No tutaj należy pamiętać, że rok 2017 był bardzo mokrym rokiem, jesienią było duże uwilgotnienie i po siewach ten opóźniony termin, który wysiewaliśmy około 15, 15 września, niestety nie miał dobrych warunków do wzrostu. Należy też pamiętać, że w przypadku rzepaku o jego rozwoju i dobrym przygotowaniu. Przygotowaniu się do zimy decyduje suma temperatur efektywnych do okresu wejścia w spoczynek, w spoczynek zimowy, że pak powinien skumulować około 900 stopni. Jeżeli mamy w ostatnich latach łagodne Łagodne zimy, a przed nimi praktycznie ciepłe jesienie. Możemy mówić o tym, że te rośliny, nawet wysiewane w późniejszych terminach, dobrze przygotowują się do wejścia w ten okres spoczynku i też dobrze startują wiosną, dając szansę na wysokie i dobre plony. Jeżeli spojrzymy na kolejne lata 2019-2020, praktycznie nie ma istotnych różnic pomiędzy terminem z początku września, a połową września. Tutaj, jak widzimy, warunki jesienią były o tyle, na tyle dobre, że niestety nie powodowało to ograniczeń w planowaniu tych, tych poletek, które wysiewane były w terminach opóźnionych. Kolejne, kolejne lata. Widać szczególnie tutaj 22 i 23, widać ciekawą rzecz. Ponieważ i w 20, 2022 roku, i w 2023 roku termin opóźniony plonował średnio około 300 kg więcej aniżeli, aniżeli te odmiany i poletka, które zostały wysiane w terminie optymalnym, czyli na początku września. Z czego to wynika? Taka nasza robocza teza. Wynika to naj, najprawdopodobniej z tego, że rośliny, które były dobrze rozwinięte, miały zbudowaną dużą biomasę, w okresie, kiedy następowało budowanie plonów, Wypełnianie łusztyn, czyli w czerwcu, a pojawiły się w tych dwóch latach niedobory wody. Niestety, one później, później udawało im się wznowić wegetację i tym samym reagowały większym spadkiem plonu, aniżeli te, które charakteryzowały się mniejszą biomasą. Jak Państwo widzicie, odmiany w tej chwili przystosowane są do zmiennych warunków uprawy, a szczególnie zmiennych terminów siewu. Co z tego slajdu wynika? Bardzo krótko mówiąc, tak. Pierwsza rzecz, to nowa genetyka umożliwia nam opóźnianie siewu. Jeżeli nie ma warunków optyma, optymalnych, w optymalnym terminie siewu, możemy to opóźnić około 5-10 dni. I drugi, druga opcja, jeżeli zdarzą nam się. Jakieś ekstremalne sytuacje pogodowe, że jesteśmy zmuszeni przesiewać rzepak, to również odmiany czy nowa genetyka daje nam to możliwość, że możemy opóźnić ten, możemy przesiać to i możemy wysiewać nawet do połowy września te, te nasze plantacje, bez jakichś ograniczeń, jeżeli chodzi o wysokość planowania. Oczywiście przy założeniu ciepłej jesieni i łagodnych zim. Jak wspominałem na początku, jeżeli będą nam się zdarzały ekstrema pogodowe, czy typowe zimy kontynentalne, to w przypadku opóźnienia siewu, no należy się liczyć z tym, że być może mogą następować różnego rodzaju uszkodzenia, uszkodzenia roślin. Proszę Państwa, termin zbioru, też wspominałem, że jest to jeden z parametrów, na który zwracamy uwagę. Wprowadziliśmy w ubiegłym roku doświadczenie, gdzie zakładaliśmy, że optymalny termin zbioru, który przypada w naszej stacji doświadczalnej w Grabonogu na około 20 lipca, i w tym terminie zbieraliśmy optymalny termin siewu, natomiast opóźniony, opóźnione zbiory przekładaliśmy dwa tygodnie później, czyli zbieraliśmy około, około 5 sierpnia. Takim naszym założeniem było to, że plony najprawdopodobniej będą na w tym samym poziomie, lub też nieco niższe. Natomiast wyniki nas zaskoczyły, bo okazało się, że ten opóźniony termin zbioru był i średnio plonował dla wszystkich czynników około 600 kg więcej. I z czego to wynika? Z tego to wynika, że nowa genetyka jest czy zapewnia dobrą bardzo kondycję roślin, wysoką zdrowotność rzepaku, przez to praktycznie długo może on budować i wypełniać łuszczyny. Idąc, proszę Państwa dalej. Kolejne doświadczenia, które tutaj chciałbym Państwu zaprezentować, to są doświadczenia z preparatami biologicznymi. Testujemy różne preparaty biologiczne, konkretnie preparaty bakteryjne, dwa. Pierwszy to jest Azotobacter salinestris. Jest to preparat bakteryjny, który wiąże azot w liściu, i drugi preparat metylobacterium symbioticum, który wiąże azot w glebie. Aplikowaliśmy te preparaty w dwóch terminach, czyli w terminie jesiennym oraz w terminie wiosennym. I wreszcie na te preparaty i na te doświadczenia nakładaliśmy dwie wiosenne dawki azotu. 100 i 150 kg stosowano oczywiście wiosną, i żeby troszeczkę jeszcze rozjaśnić temat, również wysiewaliśmy to doświadczenie w dwóch terminach siewu. I może kilka, kilka, sla, kilka słów na temat jakie udało nam się uzyskać wyniki. Wpływ metylobakterium symbiotykum na plon, w zależności od terminu siewu, to jest to preparat, który działa i wiąże azot w liściu. W tym przypadku, gdy wysiewaliśmy rośliny w w terminie pierwszym, czyli był to początek września i aplikowaliśmy bakterie, preparat bakteryjny jesienią, udało nam się uzyskiwać 300, powyżej 300 kg więcej nasion w plonie. Natomiast jeżeli na opóźniony termin siewu nakładaliśmy jesienną aplikację, okazywało się, jak tu Państwo widzicie, ten pierwszy jasno-niebieski słupek z prawej strony, praktycznie nie było różnic pomiędzy kontrolą a aplikacją jesienną. Natomiast jeszcze nic straconego. Jeżeli w takim przypadku byliśmy zmuszeni do opóźnienia siewu, możemy zawsze zaaplikować preparat bakteryjny wiosną, co spowodowało w, w tym przypadku naszego doświadczenia wzrost plonu około 200 kg. Skąd taki wynik? Stąd, proszę Państwa, że bakterie potrzebują oczywiście czasu, temperatury, odpowiedniej wilgotności. A jeżeli mamy opóźnione terminy siewu, jesienią już nie ma takich warunków, żeby nam narzały się nam bakterie i żeby nam skutecznie wiązały azot. Ale jak wspomniałem, można je zaplikować wiosną i osiągnąć również dosyć dobre efekty. I może teraz kilka słów na temat drugiego preparatu, czyli tego, który wiąże azot w glebie. Tutaj Państwu zaprezentuję na przykładzie dwóch poziomów nawożenia azotem i aplikacji jesiennej. Jeżeli porównamy tą aplikację jesienną na poziomie 100 kg z obiektem kontrolnym 150 kg wiosennego nawożenia azotu, to widzimy tutaj, że po pierwsze mamy oszczędność 50 kg azotu, a drugi aspekt jest taki, że możemy liczyć się z tym, że plon w tym doświadczeniu wzrósł nam około 350 kg. Oczywiście, jaką, jaką formę bakterii wiążących azot państwo zastosujecie? czy jakie, jakiej technologii, technologii uprawiacie rzepak, to jest oczywiście Państwa wybór. Natomiast jedno trzeba powiedzieć, że preparaty biologiczne, preparaty bakteryjne na pewno są tym elementem, który może powodować, yy, pierwsze, wzrost plonu, dwa, ograniczenie ilości zużywanych nawozów mineralnych. I proszę Państwa, przejdziemy może do portfolio, które chcemy zaprezentować. Firma Rapul to jest hodowla, która, która została założona w 70, 1974 roku przez trzy europejskie hodowle. W tej chwili możemy poszczycić się tym, że oferujemy, tak jak wspomniałem na początku, praktycznie około 40 odmian mamy na rynku. Natomiast chciałbym zwrócić państwu uwagę na te najważniejsze, które w tej chwili w naszej ofercie się znajdują. I kilka słów na temat tych odmian państwu teraz będę chciał powiedzieć. Pierwszą odmianą, na którą szczególnie chciałbym zwrócić uwagę w nowym sezonie, to jest odmiana Bernstein. Jest to tegoroczna Odmiana, która została po dwóch latach badań rejestrowych zarejestrowana przez Coboru. Jest to odmiana, która posiada podwójną odporność na choroby. Jest bardzo zdrowa. Posiada odporność na choroby wirusowe oraz grzybowe czyli posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy oraz dobry, sprawdzony gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych gen RLM7. Jeżeli spojrzymy na plonowanie tej odmiany w doświadczeniach rejestrowych, to po dwóch latach badań rejestrowych średni plon bezwzględny wyniósł 49 decyton. Natomiast jeżeli spojrzymy na wartości bezwzględne, to jest 108% wzorca. Jest to odmiana, która bardzo dobrze adaptuje się do zmiennych warunków uprawy, też szczególnie na początku ze względu na to, że posiada genodporność na wirusa żółtaczki rzepy. Jest odmianą dobrym wigorem początkowym. Bardzo szybko buduje jesienną biomasę. Głęboki system korzeniowy, palowy, który w okresie jesiennym powinien sięgać do głębokości około 25 cm. Gromadzi składniki pokarmowe w szyjce korzeniowej. Jej średnica to około 1,5 do 2 cm. Ponadto rozeta, która najczęściej w okresie jesiennym składa się z 8 do 12 liści, oczywiście w zależności od warunków pogodowych panujących. Panujących jesienią. Co na co należy zwrócić uwagę w przypadku odmiany Bernstein? Tak jak większość naszych odmian, czy wszystkie nasze odmiany, charakteryzuje się ona bardzo wysoką zimotrwałością, czyli to są odmiany typowe dla uprawy w klimacie kontynentalnym. Oczywiście, ostatni taki epizod. Mocnej czy kontynentalnej zimy zdarzył nam się w roku 2016, ale należy o tym pamiętać, że w naszych szerokościach geograficznych kontynentalne zimy e, mogą się zdarzać, i to jest tylko kwestia czasu, kiedy taka zima nam się pojawi, a wtedy odmiany, które będą charakteryzowały się wysoką zimotrwałością, będą mogły taki okres. Niskich temperatur, czasami bez okrywy śnieżnej przetrwać. Jeżeli spojrzymy na odmianę Bernstein, jest to odmiana, która średnio wcześniej kwitnie i średnio wcześnie dojrzewa. Kolejną naszą propozycją, którą będziemy prezentowali za chwilę, to będzie odmiana z nowego segmentu odmian kił odpornych, ale zanim do tego przejdziemy, dwa słowa jeszcze na temat odmiany Bernstein. Wyniki badań, badań rejestrowych chciałbym tu zwrócić uwagę na bardzo silne wzorce, które w tej chwili są w coboru, jak państwo widzicie, zarówno w wartościach, wartościach bezwzględnych, czyli w decytonach, jak i również w wartościach względnych. Bershine wyróżnia się na tle wzorca. Kolejnym takim elementem, na którego też tutaj chciałbym zwrócić uwagę, to są wyniki, jakie Bernstein uzyskiwał w poszczególnych lokalizacjach, gdzie był badany, w badaniach rejestrowych. Tych lokalizacji jest 10. Jak Państwo widzicie, praktycznie we wszystkich lokalizacjach wyniki tej odmiany kształtowały się, czy były na poziomie powyżej. powyżej wzorca. Tak jak wspomniałem, te wzorce są dosyć silne i mocne. Kolejna, kolejna rzecz i kolejna odmiana, na którą chciałbym tutaj zwrócić uwagę, to jest odmiana Jurek. Jest odmiana, która na rynku już gości od kilku lat, odmiana sprawdzona, również z segmentu odmian o bardzo wysokiej zdrowotności, bo posiada cechy konkretne odpornościowe, odporność na choroby wirusowe i choroby grzybowe, ale też posiada tolerancję polową na wertycylium, która, która, która coraz a szczęściej to werytycylium pojawia się w naszych polach i powoduje duże straty gospodarcze. W przypadku Jurka chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest to odmiana bardzo wcześnie kwitnąca i średnio wcześnie dojrzewająca, więc idealnie komponuje się do uprawy chociażby z odmianą Bernstein, który kwitnie troszeczkę później. i Tym samym możemy niwelować e, straty, które ewentualnie będzie nam powodował, będą powodowały nam przymrozki, które będą pojawiały się w okresie kwitnienia, czyli mamy zdywersyfikowane ryzyko uszkodzeń przez mróz. Odmiana, która też charakteryzuje się bardzo wysoką efektywnością przetwarzania w plon pobranego azotu, o czym też na pewno Państwo słyszeliście już na naszych wcześniejszych akademiach rzepaku. I idąc dalej w kierunku odmian, które posiadamy w swojej ofercie, odmiana Temptation też już od czterech lat na rynku, odmiana, która zastąpiła odmianę Atora, odmiana Temptation dedykowana jest na stanowiska słabsze i średnie, czyli na te stanowiska, na których wcześniej uprawiana była Atora, bardzo stabilne plonowanie, również odporność na wirusa żółtaczki rzepy, czyli na choroby grzybowe. Ponadto też to jest odmiana, która charakteryzuje się bardzo długimi łuszczynami, a wiąże to się z tym, że jest w tych łuszczynach możliwość wyprodukowania czy z większej ilości nasion, co wiąże się z wyższym plonem. Ponadto w przypadku odmiany Temptation też warto zwrócić uwagę na bardzo wysokie zaolejenie. Odmiana, która średnio wcześnie kwitnie i średnio wcześnie dojrzewa. I przejdźmy do kolejnego segmentu odmian. Są to odmiany specjalne, czyli dedykowane do warunków uprawy, w których występują zagrożenia ze strony patogenów. W tym przypadku jest to zagrożenie ze strony kiły kapusty, która w naszych warunkach uprawy występuje coraz częściej. Bo wynika to z różnych względów. Przede wszystkim, przede wszystkim z tego, że mamy coraz wyższy wyższą, Wyższy areał uprawy rzepaku, który w ostatnich latach przekroczył milion hektarów. Bardzo wąskie podozmiany. Mamy problemy z samosiewami, z chwastami krzyżowymi, e, mamy problemy z e, odczynem gleby. Stąd też kiła kapusty coraz częściej nam na polach będzie się pojawiała i się też pojawia. E, dotychczasowo w naszej ofercie mogliście Państwo spotkać takie odmiany jak krokant czy krotora. Natomiast ja dzisiaj chciałbym się skupić na naszej nowości, na odmianie, na odmianie która została zarejestrowana w tym roku jest to odmiana CREATE. Proszę Państwa, odmiana CREATE to jest odmiana, która wskupia w sobie kilka prozdrowotnych cech, pro, prozdrowotnych i odpornościowych cech. Po pierwsze, oczywiście. Jest to odmiana, która charakteryzuje się podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Ponadto posiada odporność na choroby wirusowe, czyli odporność na wirusa żółtaczki rzepy oraz odporność na suchą zgniznę kapustnych, ale też charakteryzuje się podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Co jest istotne w przypadku tej odmiany, jest to pierwsza na rynku polskim odmiana, która posiada nową rozszerzoną odporność na kiłę kapusty. Ta odporność nazywa się CRE1. Jest to odporność, która rozszerza listę ras, szczególnie w tego patotypu P1 o kolejne rasy i tym samym podnosi odporność na kiłę, która występuje na polach. W porównaniu z dotychczasową mędlowską tak zwaną odpornością ten wzrost jest około 20%. Więc stosując czy wysiewając odmianę CREATE możemy powiedzieć, że w 85% jesteśmy pewni, że zabezpieczyliśmy nasz plon przed tą groźną chorobą, jaką jest kiła kapusty. Jest to odmiana, która średnio, średnio późno kwitnie i średnio późno dojrzewa. Jak wspomniałem, została zarejestrowana w roku 2024. Proszę Państwa, jak ona plonuje w regionach, gdzie występuje zagrożenie kiłom? Jeżeli porównamy jej planowanie do wzorców, które jak wspominałem już wcześniej są dosyć mocnymi wzorcami, widać, że w tych wszystkich regionach ona planuje zdecydowanie wyżej, a niżeli wzorzec. To oznacza, że odmiany nowej generacji, kiło, no odmiany kiło odporne nowej generacji potrafią wyżej planować nawet niż konwencjonalne mieszające, które były uprawiane do tej pory. I proszę Państwa, krótkie podsumowanie tego, co w naszej operacji Państwo znajdziecie. Mówiliśmy tutaj o naszych nowościach, czyli pamiętajcie i zapamiętajcie Państwo odmianę Bernstein, która została zarejestrowana w tym roku, odmianę Create, ale która pochodzi z segmentu odmian z podwyższoną odpornością na no najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Jest pierwszą w Polsce odmianą, która posiada rozszerzoną odporność na właśnie określone patotypy. No i oczywiście nie zapominajcie Państwo o sprawdzonych jak dotychczas odmianach naszych na rynku, odmianie Jurek, odmianie Temptation. W tym roku jeszcze będzie dostępna Tora oczywiście i odmiana Duke. No i o pozostałych odmianach kiłowych. Tutaj wspominałem o odmianie Krokant, odmianie Krotora czy też odmianie Kromat. I proszę Państwa, zapraszamy do tego, żeby śledzić nas na mediach społecznościowych, odwiedzać nas, kontaktować się z naszymi doradcami handlowymi, których mamy w terenie 12. I myślę, że z tej strony wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na spotkania polowe.